Jarek, jestem świadkoholikiem, tak dobrze przedstawiam. No, dziękuję bardzo. A to później wytłumaczę, dlaczego tak mówię, no bo ciężko się wychodzi. Ja byłem wychowany w rodzinie świadków Jehowy od 4 roku życia. Mój tata był katolikiem, tu spod Krakowa nawet, z Biskupiej Skały. Moja mama prawosławna, Ukrainka. I w 1986 roku moja mama poznała tak zwaną prawdę. Wpadła w macki organizacji po dramatycznym przeżyciu utraty dziecka. I myślę, że tu musicie być też wyczuleni, że zazwyczaj świadkowie Jehowy polują na ludzi, którzy w aktualnym czasie mają jakiś problem. Są to zazwyczaj ludzie po przejściach i takich wyłapują. Nawet było takie powiedzenie, że dlatego oni tak często chodzą do ludzi, bo mają nadzieję, znaczy mają źle powiedziane, nie chcę ich osądzać w tym sensie, tylko czekają, aż komuś się przytrafi jakaś tragedia i będą chcieli to wykorzystać do nawrócenia tej osoby. Najprościej wykorzystać właśnie śmierć jakiegoś bliskiego. Wtedy w teologii u nich jest nauczanie o raju na ziemi w tysiącletnim królestwie, ale to wam zaraz opowiem troszeczkę. Więc moja mama została świadkiem Jehowy w 1986 roku. Mój tata robił jej duże problemy z tego tytułu. Pamiętam awantury, różne tam takie rzeczy. Ale po 3 latach mój ojciec też został świadkiem Jehowy. No i myśmy zostali świadkami Jehowy. Oczywiście mamy całą dużą katolicką rodzinę. Mój tata miał 5 rodzeństwa. Nikt się ich oczywiście nie wyrzekł. Babcia, dziadek, czy ojciec, wszyscy utrzymywali kontakty. Wszystko było w porządku. Rodzice oczywiście tam się starali jeszcze zerwować członków rodziny. Udało się jeszcze mojego taty brata jednego pozyskać do prawdy. I tak byliśmy wychowywani jako świadkowie Jehowy. Wychowanie świadka Jehowy jest to pełna izolacja od tego złego, szatańskiego świata. Każdy świadek Jehowy jest w taki sposób od dziecka wychowywany. Nie możemy utrzymywać, znaczy nie możemy, niewskazane jest utrzymywanie kontaktów przyjacielskich, znajomościowych z ludźmi z tego świata, to tak się mówi. A brzydziej mówiliśmy na nie światusy. Wy też nie byliście, niestety. Więc no w szkole oczywiście byliśmy wytykani, nie obchodziliśmy żadnych świąt, urodzin, nie śpiewaliśmy hymnów i tak dalej, więc szkoła podstawowa to była męka świadków Jehowy. Nie było tak dużo wtedy, jak tam w szkole było kilka osób, no to jakoś tam się trzymaliśmy razem. Ochrzciłem się w wieku 15 lat jako świadek Jehowy. Żeby się ochrzcić, należy przestudiować książkę, ale ta książka się zmienia co jakiś czas. Na początku była to wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Teraz jest, czego tak naprawdę uczy Biblia, bo czego tak naprawdę nie uczy Biblia, to mówię teraz. Po przestudiowaniu tej książki jest około 100 pytań do chrztu, które się przechodzi w kilku turach w gronie starszych, przychodzą do ciebie dwóch starszych i przepytują cię, czy dokładnie poznałeś nie Biblię, tylko zasady organizacji. Tam głównie jest dużo takich ich doktryn, nauk. Potem odbywa się chrzest. Chrzest oczywiście nie biblijny, nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie w imię Jezusa Chrystusa. Przy chrzcie zadawane są 2 pytania na forum publicznym. Jedno z nich jest, czy poprzez ten chrzest wierzy, utożsamia się z jedyną prawdziwą organizacją Bożą Świętów Jehowy. Później zanurzenie. Podczas zanurzenia nic się nie mówi. Ludzie klaskają i zostajesz dożywotnie świadkiem Jehowy. Moja kariera w organizacji to były złote upadki. Młodzieńcze różne takie szaleństwa, dużo świadków prowadzi podwójne życie, nie radzi sobie z różnymi takimi życiami. Jest część taka bardziej fanatyczna, oddana organizacji, jest część taka bardziej luźna i ja tak zmieniałem na przestrzeni tych 20 lat frakcję. To byłem bardzo gorliwy, chodziłem, byłem pionierem. Pionier to jest taki ktoś, który chodzi od domu do domu, głosi tam od 60 do 90 godzin, zależy od rangi miesięcznie i próbuje werbować ludzi. Co do znajomości Pisma Świętego,
Szczyciliśmy się tym, że przychodząc do katolików, to my byliśmy zawsze górą, my znaliśmy Pismo Święte, widzieliśmy, gdzie w ich Biblii pokazać różne fragmenty, nawet imię Boże, które było tam w jednym przykładzie tysiąclecia w Starym Testamencie. I na tym się opieraliśmy, że Bóg zawsze ma organizację, miał organizację i tą organizacją są Świadkowie Jehowy. I jeżeli do niej nie dołączycie, no to wszyscy zginiecie w Armagedonie. Po tych moich różnych wzlotach i upadkach poznałem moją żonę Agnieszkę, która nie była Świadkiem Jehowy. Poznałem ją na etapie mojego życia, kiedy byłem z organizacji na pewien czas wykluczony za niemoralność. U Świadków Jehowy jest też taki jak komitet sądowniczy. Jest to trzech starszych, którzy na sali królestwa przeprowadzają komitet i decydują o twoich losach. Czy cię ograniczą, wykluczą. Są różne formy kar. I jedną z form kary jest wykluczenie. Wtedy cały zbór, wszyscy znajomi, których masz, nie odzywają się do ciebie. Powinni się do ciebie nie odzywać, nie rozmawiać z tobą. Natomiast ty powinieneś okazać skruchę, siedzieć z tyłu na zebraniu i czekać cierpliwie, aż starsi cię przyłączą z powrotem. To zazwyczaj trwa od roku do półtora, to zależy od tego, czy okazujesz skruchę, czy nie. Nie ma jakiejś formy oddawania skruchy, więc to jest po prostu własne widzimisię tych trzech panów. I ja byłem w tym etapie właśnie mojego życia, kiedy to był stary grzech, którego po prostu nie wyjawiłem ileś lat temu, który wyszedł tam od innej strony i za to zostałem wykluczony. I na tym etapie poznałem moją żonę, która nie jest Świadkiem Jehowy. I co ciekawe, moi rodzice, mój brat utrzymywali ze mną kontakty. Właśnie tu chcę wam zwrócić uwagę, że są pewne zasady niepisane. Wszyscy, którzy są wykluczeni z jakiś grzech, są traktowani dość dobrze w organizacji. Pomimo tego, że tam z nimi się nie witają, to i tak zazwyczaj rodzina utrzymuje kontakty. Nie jesteś tak odizolowany, nie ma tego tak ostracyzmu, jak tak naprawdę zaczniesz się sprzeciwiać organizacji. A do tego to idę. To jest najistotniejsza kwestia, dlaczego tutaj dzisiaj jestem. Więc poznałem moją żonę, która nie była Świadkiem Jehowy. Ja od razu na wstępie powiedziałem, że ja jestem Świadkiem Jehowy, chociaż wykluczonym. Ja wracam do organizacji, bo to jest jedna wielka organizacja. Jak ona chce ze mną być, no to ona też musi studiować Biblię i poznać prawdę. I w jakimś czasie oczywiście mnie przyłączono. Ja byłem na takiej wzwyżce duchowej, kolejny rollercoaster. Bo to jest takie rozdwojenie jaźni, ale to wam zaraz powiem. Dokładniej. Będąc na tej wzwyżce prowadziłem kilka studiów biblijnych z Polakami w Danii. Już mieszkałem wtedy w Danii. Będąc w zborze duńskim, dawali mi wszystkich Polaków z okolicy, żebym ja do nich chodził i ich próbował przywieźć do prawdy. Prowadząc studium z tymi ludźmi, to było takie małżeństwo, będę zresztą im tłumaczyć na podstawie tej książki, czego naprawdę uczy Biblia. Rok 1914, który jest bardzo szczegółowy i bardzo ważny w teologii Świadków Jehowy. To Świadkowie Jehowy wierzą, że w 1914 roku nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię niewidzialnie i wybrał Świadków Jehowy jako jedyną prawdziwą religię, organizację, która będzie tak naprawdę, która ma tą prawdę. Jeszcze później drugi raz przed 1919 i personalnie naznaczył tak zwane ciało kierownicze, które rządzi w organizacji Świadków Jehowy. Oczywiście nikt tego nie widział, no nie ma żadnych dowodów na to, no jak wiemy, to jest. Ja tak tłumaczę tym ludziom ten rok i tak się sam jakoś zaczynam zastanawiać, mówię, co to w ogóle jest. Ten rok, który byłem poza organizacją, dał mi też takie oddechu, nie byłem tak manipulowany 3 razy w tygodniu i chyba wtedy zaczęło do mnie docierać, że coś tu nie gra. A moja żona w tym czasie jeszcze studiowała cały czas, aby zostać tym Świadkiem Jehowy. Więc ja ją prosiłem, żeby tym ludziom, którzy z nią studiowali, zadawała konkretne pytania. Żeby to nie wyszło ode mnie, tylko że nikt ona zadaje. I o dziwo, na żadne pytanie nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. To nas zaczęło zastanawiać. Oni przygotują nas ten teraz. Zazwyczaj jak wy spotkacie się ze Świadkami Jehowy i troszeczkę ich zapędzicie w ruch,
to oni wiedzą, że przygotują coś na następny raz, bo ludzie nie są w stanie tego dokazać, ale jest dziesiątki tysięcy ton literatury stuletniej, gdzie oni znajdą jakąś tą odpowiedź, która do danego świata pasuje. I zamówiliśmy do Danii chyba z 8 przykładów Pisma Świętego i zacząłem tam osobiście badać wszystkie nauki po kolei i nic mi się nie zbywało. Przestaliśmy chodzić z żoną na zebranie. Czytaliśmy to Pismo Święte. Później trafiliśmy jeszcze na tą książkę Kryzys Sumienia. To wam polecam, jeżeli chcecie zapoznać się z literaturą Świadków Jehowy, kontrliteraturą Świadków Jehowy, to najistotniejszą książką jest Kryzys Sumienia. Jest to książka napisana przez członka ciała kierowniczego, tego jednego z 8, którzy są teraz w Nowym Jorku, którzy są pod natchnieniem niby Bożym. To oni decydują o całym życiu Świadków Jehowy na świecie. I on, jako właśnie jeden, wyłamał się stamtąd i napisał książkę. Dokładnie opisuje schemat, jaki tam panuje w centrali. To jest bardzo istotne. Każdy świadek po przeczytaniu tej książki już nie jest świadkiem. To jest naprawdę. To ja znam sytuację, ludzie po prostu płaczą. Ja sam jak trzy noce czytałem, to byłem w szoku. W ogóle. Ja już potem byłem inny. Nie? To nie da się, bo to bala wszystko. To bala wszystko. No i zaczęły się oczywiście moje dyskusje z rodziną, z rodzicami. Mój brat jest teraz starszym w zborze, jest młodszy ode mnie, ale jest starszym w zborze Świadków Jehowy. I zaczęły się godzinne dyskusje przez Skype'a. Oczywiście ja jestem opętany przez demony, chory psychicznie. Naczytałem się w internecie, zwiedli mnie odstępcy. Bo ja jestem teraz nazywany odstępcą od organizacji. Więc to tak trwało z pół roku. Myśmy jeszcze poszli, Świadkowie Jehowy, Wieczerzę Pańską wchodzą raz w roku, to jest pamiątka śmierci Chrystusa, nie tak rozumieją. To jest parodia święta, bo przez całą salę podają sobie talerzyk z chlebem, nikt tego chleba nie je i kielich z winem i tego nikt też nie spożywa. Spożywać mogą tylko 144 tysiące ludzi na całej ziemi, którzy są wybrani z objawienia. Czytam ten fragment. To jest bardzo istotna nauka, ponieważ musicie zrozumieć, jeżeli chcecie rozmawiać ze Świadkami Jehowy, podział na dwie klasy Świadków Jehowy. 99,9% ludzi jest drugimi owcami, o których mówił Pan Jezus, że mam też drugie owce, ale jest to jedna owczarnia i oni zrobili z tego naukę, że jest 144 tysiące tych odkupionych z Księgi Objawienia, z 14 rozdziału. Trzeci rozdział jest powiedziane, że nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć, oprócz 144 tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. I tu się kończy teologia, bo dalej już powinno być ci, którzy nie sprawili się z kobietami i oni tam byli jeszcze wymienieni z każdego plemienia. Więc to jest literalna liczba 144 tysiące. Natomiast reszta jest symboliczna. Symboliczne według nauki. I tylko ci 144 tysiące wybranych Świadków Jehowy może spożywać Wieczerzę Pańską raz w roku. Ja osobiście na przestrzeni 32 lat nigdy nie widziałem ani jednej osoby. Ze statystyk, które analizowałem tam na kanale, ta liczba 144 tysięcy Świadków Jehowy wypełniła się w latach 30. już, bo tam było 99 tysięcy w ciągu jednego roku spożywało. Do 2002 roku ta liczba zmalała do 2000 spożywających, a teraz im rośnie. Lawinowo im rośnie co roku. Dlatego, że ludzie się budzą, wychodzą i na przekór i na złość organizacji, nawet są takie filmy na YouTube, że po prostu stają na środku tej Wieczerzy Pańskiej, biorą, spożywają ostentacyjnie i mówią, że już nie chcą być Świadkami Jehowy i dlatego ta liczba rośnie. Dlatego no to jest takie zabawne to święto. I myśmy poszli ostatnio raz na to święto. Parodię święta. I wróciliśmy tacy bardzo zdegustowani z żoną. I mówimy, ja mówię, weź no, upiecz chleb. Otwórzmy winę i zróbmy pierwszy raz w życiu Wieczerzę Pańską. No i tak się to było. Pomodliliśmy się, czytaliśmy fragmenty, zjedliśmy, wróciliśmy. I już więcej nie poszliśmy na zebranie. To był koniec. Do ostatniego pójścia. Kiedy przyjechał mój brat, odwiedził mnie Dani z żoną.
I bardzo się upierał, żeby na to zebranie iść. Oni nie wiedzieli, że my już nie chodzimy od dobrych paru miesięcy. I poszliśmy z żoną. I na wstępie starsi wręczyli mi zaległą literaturę do głoszenia, bo zawsze świadkowie głoszą z literaturą, taką torbę duszą z prawie roku. I mój brat wtedy mówi, a ty nie chodzi ci na zebranie? Mówię, nie, nie chodzimy. I odbyła się później taka ostra dyskusja w domu. Mój brat na drugi dzień się zebrał, wrócił z Danii do Lublina tego samego dnia. I potem ostatni raz, kiedy rozmawiałem z rodziną, znaczy z rodziną z bratem, było, on zadzwonił do mnie, jest takie charakterystyczne pytanie, które jeżeli zada ci starszy i ty odpowiesz na nie w niewłaściwy sposób, no to mogą cię wykluczyć, jest to pytanie. Czy uznajesz za jedyny kanał łączności z Bogiem ciało kierownicze? Jeżeli odpowiesz nie, ciało kierownicze to jest tych 8 panów w Nowym Jorku, którzy rządzą mobilizacją. Oni się sami mianują, wybierają i ostatnio powiedzieli nawet, że ciało kierownicze nie jest nieomylne, ale Jehowa mu ufa. Także Bóg Wszechmogący ufa 8 panów w Nowym Jorku. Ja odpowiedziałem nie, że nie uznaję, dla mnie jest Chrystus tylko jedynym kanałem łączności. Bo świadkowie wierzą, że dla tych 144 tysięcy Chrystus jest kanałem łączności. Natomiast dla drugich owiec, czyli reszty tych 8 milionów ludzi, jest ciało kierownicze. Dlatego zwykły szeregowy świadek, jak z nim będziecie dyskutować, on Nowego Testamentu w sumie nie uznaje, bo to wszystko, co jest napisane w Nowym Testamencie, to nie jest do niego. To jest do tych 144 tysięcy. I oni swoją teologię oparli tego niewolnika biednego roztropnego na Ewangelii Mateusza. Tak, to jest ciało kierownicze. To jest ciało kierownicze, niewolnik biedny i roztropny z fragmentu Mateusza. Już 24 do 45. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie przy tym zajęciu. I na podstawie tego fragmentu oni ustanowili sobie tą klasę niewolnika biednego roztropnego, który karmi resztę owieczek pokarmem duchowym. Co do pokarmu, no jeszcze ja wrócę. Powiedziałem nie mojemu bratu, mój brat powiedział, że nigdy w życiu nie będzie ze mną rozmawiał, dopóki nie wrócę do organizacji. Ja formalnie jeszcze cały czas byłem świadkiem Jehowy. Nie zrezygnowałem, nie wykluczono mnie. Cały czas byłem świadkiem Jehowy. Później tego samego dnia zadzwoniła moja mama z tatą, znowu zadaje mi to pytanie. Oczywiście znowu odpowiedziałem, że nie, no to oni to samo. I w tym czasie ja już postanowiłem, że okej, no to już nie ma sensu być w ogóle na papierze tym świadkiem. Napisałem pismo, że z nim i tym nie chcę być utożsamiany z organizacją świadkiem Jehowy. Wróciłem do skrzynki na sali królestwa i tyle byłem świadkiem Jehowy. Potem zacząłem właśnie prowadzić ten kanał. Chciałem innym przedstawiać różne fragmenty, argumenty i no i tak to już się potoczyło. Robiliśmy konferencje, robimy od czasu do czasu dla byłych i obecnych świadków Jehowy, gdzie tam im pomagamy wyjść z tej organizacji. To tak w skrócie. I po roku czasu około, kiedy z żoną studiowaliśmy głównie Nowy Testament, bo Nowy Testament był dla mnie nowością, to było jakby mi ktoś po prostu dopisał wersety do Biblii, nie? Ja czytam Jana, Ewangelii, to wszystko do mnie, to w ogóle w szoku byłem. Pierwszy raz w życiu w ogóle bym czytał. A będąc świadkiem Jehowy, to co 2 lata czytasz całą Biblię. Jest programem czytania, więc przez 34 lata to się trochę razy przeczytało tą Biblię, nie? A tu takie rzeczy. Po prostu, wow, Chrystus, Zbawiciel, Bóg, Duch Święty, nie z energią, mocą, w ogóle jaki Pan na krzyżu przecież umarł nasz Pan, w ogóle zmartwychwstał, nadzieja niebiańska, pochwycenie Kościoła, no to wszystko. I to było dla mnie wow. No i doszliśmy do wniosku, że musimy się ochrzcić jeszcze raz, po raz trzeci. Pierwszy raz jako dziecko katolickie, drugi raz jako świadek Jehowy dla sekty, no i trzeci raz już dla Pana. więc ochrzciliśmy się z żoną w Zuborze Zielonoświątkowym w Wisłoczku. Tam nas zaproszono po prostu.
Nie znaliśmy w ogóle tam nikogo, zorganizowano dla nas, po prostu byliśmy w gościach w Krośnie u znajomych. No a to jedźmy tam, bracia przygotują. I nie będąc nad członkami, ten przygotował nas wspaniałą taką uroczystość, że wow. No i tam się chrzciliśmy, oddaliśmy życie Panu. I to było nawrócenie. No i teraz działamy, dużo działamy. Jest bardzo dużo świadków Jehowy. W Krakowie macie kilka tysięcy. Z tych kilku tysięcy 50% ma wątpliwości. To was zapewniam, 50% ma wątpliwości. W Polsce jest ponad 130 tysięcy świadków Jehowy, więc macie duże pole do popisu. 4 tysiące w tym roku. Co? Nie, no wy też macie. Chcecie głosić Ewangelię? Ja swoje robię. Ja swoje cały czas robię, więc tutaj akurat to... Ale chciałbym was wyczulić na niektóre nauki. O tym będziemy pewnie zaraz rozmawiać sobie, na co zwracać uwagę i co jest takie najistotniejsze, bo musicie poznać, w co tak naprawdę wierzą świadkowie Jehowy, jak to jest wszystko pokrętne. Właśnie, mogę zapytać. Pierwsza rzecz, bo myślę, że dla wielu chrześcijan oni trochę patrzą na świadków Jehowy jako na jakichś takich trochę zwiedzionych chrześcijan, mm-hmm. ale myślą, że to jest w zasadzie, wiele jest podobieństw. Więc pierwsza rzecz, którą chcę zapytać, czy w ogóle jest, jeżeli jest to, jak wygląda relacja między wiernym świadkiem Jehowy a Bogiem? No relacja jest przez tego niewolnika jednego istotnego. To on daje ten pokarm. Nie ma takiej indywidualnej, bliskiej więzi, jaką teraz na przykład my mamy, nie? Ale to, czekaj, bo to wiesz, dla nas to jest pytanie o modlitwę i o kontakt z Bogiem. Mm-hmm. To, co ty chcesz powiedzieć, czy to znaczy, że jedyny kontakt z Bogiem dla szeregowego członka świadków Jehowy to jest po prostu słuchanie ciała kierowniczego z Brooklynu, czy tam, gdzie oni mieszkają? Też, ale też indywidualnie też się modlą do Jehowy. Mm-hmm. Modlą się do Jehowy. Znaczy na zadaniach to wygląda w ten sposób, że po prostu modli się jeden za wszystkich. Nie to tak, nikt nie bierze udziału w tym modlitwie, wszyscy na koniec przyklepują amen. I tak samo jest zazwyczaj w rodzinach, przy posiłku czy coś, no to ja będę mój ojciec klepał przez 30 lat tą samą regułkę przy każdym posiłku, wszyscy mówili amen. I takiej indywidualnej więzi z ojcem nie mam, bo oni po prostu nie nazywają go ojciec nigdy. Dla nich to jest Jehowa. Jehowa to, Jehowa tamto i co drugie słowo jest Jehowa i to jest straszne. No ale oni biorą to, rozmienić sobie w przykładzie, kto wzywa imienia Pana będzie zbawiony, a u nich jest, kto wzywa imienia Jehowy będzie zbawiony. Wszędzie, gdzie macie w Nowym Testamencie Pan, jest Jehowa. Co rodzi paradoksy, bo z kontekstu wynika, że chodzi o Chrystusa, a tu nagle jest Jehowa. I na siłę wszędzie się wciska tego Jehowę, natomiast Chrystus jest całkowicie pomijany. Chrystusa nie ma. Okej, okay, to tu jest od razu moje drugie pytanie, bo myślę, że to też niektórzy wiedzą, dla niektórych to może być szokująca informacja, a może nawet dla niektórych świadków Jehowy. Kim w zasadzie według nauczania strażnicy, według nauczania świadków Jehowy był albo jest Jezus? Mm-hmm. Czy to jest prawdziwy Jezus? Czy... No dobra, kim jest Jezus? To zależy na jakiej przestrzeni tych 100 lat. Bo u świadków Jehowy jest tak, że każdy świadek Jehowy codziennie wyczekuje nowego światła, tak zwanego nowego światła, który przyjdzie z Brooklynu, oczywiście od Jehowy Boga. I te nauki notorycznie się zmieniają. Ja ci mogę powiedzieć, co jest, mam nadzieję, jeszcze aktualne do teraz. Nie wiadomo, czy za tydzień, za miesiąc nie będzie. Ale czy w ogóle kiedykolwiek Jezus, to może tak zapytam najpierw, czy kiedykolwiek był traktowany jako Bóg człowiek, albo chociaż jako naprawdę człowiek? Jako czysto tylko człowiek był traktowany, okay. Że do 30 roku życia Jezus był tylko człowiekiem, stał się Chrystusem w momencie chrztu. To jest taka nauka. A kiedy poszedł do nieba, został archaniołem Michałem. I tak jest uznawany po dziś dzień. Natomiast jeszcze jest taka książka, która omawia całą Księgę Objawienia i ona tam mówi, że Jezus jest też Abadonem, czyli aniołem, tym demonem ciemności, zuchwanie, którego chodzi w objawieniu. Ta nauka była zmieniana trzykrotnie. Najpierw był Abadonem, później za 30 lat nie był i teraz znowu jest, więc to jest taka sprzeczność. Ale Chrystus nigdy nie był Bogiem. Nawet Ewangelii Jana tam jest z małej litery Bóg, więc na początku.
i jest właśnie umniejszona jego rola, całkowicie, całkowicie. Nie wspomina się Jezusa, jeżeli się wspomina, to tylko w wypadku właśnie tej pamiątki. W rozmowach w ogóle nie porusza się tematu właśnie Chrystusa, to jest... A modlitwa do Chrystusa jest zakazana, nie można się modlić. I to jest też tak, że były świadkowie, pierwszy taki krok, ciężko to wykonać, nie? Bo tak, pamiętam, jak niektórzy się modlili, że Boże, wybacz mi, modlę się teraz, jak coś, to nie wiem, co czynię i to też trzeba się przełamać. Że prosić Boga o wybaczenie, że się będą modlić do Jezusa. Tak, że w razie jakby co, jakby się... No i to jest takie, taka bariera, dość duża bariera. Okej, to następne pytanie. Czy, no bo jest jasno, wyraźnie w Biblii powiedziane, bez żadnych symbolik, bez niczego, tak, że jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi jest człowiek Chrystus Jezus. Tak. A teraz z tego, co ty mówisz, wynika, że no on jest pośrednikiem dla 144 tysięcy, których nikt nigdy nie widział. Ich jest 7 tysięcy na ziemi teraz, niby 7 tysięcy. I pozostałych. Tak, no bo ta liczba rośnie, a teraz już nie chcę mówić statystyk od tego roku, bo tak mieć co roku statystyki z każdego kraju, ile jest tam, ile spożywa wszystko, a tego roku już nie udostępniałem. Okej, okay, no to jest prawie to zupełnie jakieś gazdeczki ludzi. No. Ale jak się godzi w organizacji świadków to, że jednak istnieje inny pośrednik i tym pośrednikiem jest ten, niewolnik wierny, czyli ciało kierownicze z Brooklynu. No oni właśnie na podstawie tego fragmentu z Mateusza sobie wzięli, że musi być jakiś niewolnik. Bóg zawsze miał organizację, zawsze kogoś, kto kierował tu na ziemi. Chociaż jak wczoraj rozmawialiśmy, coś brakuje między pierwszym wiekiem a XIX wiekiem. No, ale oni nazywają, że to są takie, były to takie zwane czasy pogan i wtedy Bóg jakby miał tam pojedyncze osoby i dopiero Jezus, kiedy przyszedł niewidzialnie na ziemię, mianował organizację jako jedyną prawdziwą religię. To jeszcze tylko jedno pytanie, potem myślę, że możemy to posłać dalej, ale bo wiesz, często ludzie pytają, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy, żeby ich, wiesz, przekonać. Pytają o techniki, tak, modele. Co według ciebie jest najważniejsze w świadczeniu wobec świadków? Przede wszystkim relacja z Bogiem. Pokazać im, że można mieć indywidualny kontakt z Bogiem i z Synem. To jest przede wszystkim. Też swoim zachowaniem. Pokażcie im, że jesteście chrześcijanami, dobrymi ludźmi. Na podstawie tego wielokrotnie, bo oni uważają, że tylko w organizacji jest super, tylko w organizacji ludzie są mili, witają się, mogą przyjechać z drugiego końca świata, my damy im klucze od domu, myśmy na was przynajmniej nie znaliśmy się, abyście nam klucze zostawili i myśmy wam się oddali, tak? Jeszcze nie. Jak usiadłem, już oddałem. Także... Tak czarno na świadków. Świadkowie to są super ludzie. Bardzo wspaniali ludzie. Pracowici, tak. Nie okradną, nie ocyganią i z takimi ludźmi warto żyć. Już do tego wracam. Zaraz wam opowiem, jak wspaniali są Świadkowie Jehowy. Otóż jest coś takiego jak ostracyzm w organizacji Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy traktują wszystkich na zewnątrz w sposób miły, kulturalny, grzeczny, są pracowici, uczciwi. Nie wszyscy. Jak wszędzie. Wyjątki są takie same jak w każdej innej religii czy związku wyznaniowym. Wśród Świadków Jehowy jest też problem z alkoholem, z niemoralnością, z rozwodami i tak można by wymieniać. Bo to są też tylko ludzie, to nie są święci ludzie. Natomiast czym się różnią Świadkowie Jehowy od reszty? Formą traktowania byłych członków tej religii. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, na czym polega ostracyzm, bo myślę, że nie każdy, mało kto u was tutaj był traktowany przez katolicką rodzinę, czy jakąś rodzinę w taki sposób, jak traktują Świadkowie Jehowy byłych. A szczególnie tych, którzy odchodzą ze względów na poglądy. Nie zgadzają się z tym, co naucza ciało kierownicze. Jesteś traktowany jak trup. Na następny dzień, kiedy cię komitet sądowniczy wykluczy, albo sam napiszesz pismo, od tego dnia nie żyjesz dla wszystkich. Ale to dosłownie, nikt ci nie powie na ulicy dzień dobry. Jeżeli będzie rodzina gdzieś obok ciebie, no to będzie uciekać, nie będzie się z tobą witać. Jedyny wyjątek jest w bardzo tam ciężkich sytuacjach rodzinnych.
typu pogrzeb, co się stało, to mogą się kontaktować. Ale to są takie wyjątki właśnie typu pogrzeb. Umarł ktoś, no to zadzwonią do ciebie, że ona przyjedzie na pogrzeb, a na pogrzebie będzie szopka, bo wszyscy będą na ciebie patrzeć, nikt ci nie poda ręki, każdy będzie na ciebie patrzył w ogóle jak na wyklętego. I dopóki nie powrócisz do tej organizacji, to jest taka forma kary. Oni nie będą z tobą utrzymywać kontakty, mama nie będzie widzieć córki, babcia, wnuczki i to będzie dziesiątkami lat trwało, dopóki nie pękniesz i nie zmiękniesz. Musicie zrozumieć, że połączenia więzi wśród świadków Jehowy są bardzo ścisłe, ponieważ oni zazwyczaj starają się trzymać w bardzo takich małych grupkach zamkniętych i po to dostosowują całe swoje życie. Rozrywkę, nie masz znajomych żadnych innych oprócz świadków Jehowy. Zazwyczaj starają się też pracować razem. Jeden ma firmę, zatrudnia samych świadków. Jeżeli tu już nie będzie świadków Jehowy, no to już masz na dzień dobry wypad z pracy, nie ma środków do życia. I tak dalej, i tak dalej. To jest totalne odcięcie się i to ich odróżnia. Pomimo tego, że oni mają opinię na zewnątrz, jako miłych, uczynnych ludzi, to ta psychomanipulacja od dziecka i ta wyjątkowość, bo oni są tacy wyjątkowi, bo to jest jedyna prawdziwa organizacja Boża na ziemi. Nie ma żadnej innej. Żaden inny. Wy też zginiecie w Armagedonie, bo nie jesteście świadkami. Ja Putin się na nich nie pozwał. No właśnie, co mówię. Putin zrobił coś takiego. Zrobił prezent po prostu. Oni teraz mówi, że to jeszcze bliżej jest Armagedon, bo mają prześladowania. Zawsze jak są jakiekolwiek prześladowania, to jest pretekst, nie? Do tego, żeby jeszcze bardziej zacieśnić ich. Tak było podczas II wojny światowej, tak było za stalinizmu, komunizmu. Teraz nieszczęsny Putin w Rosji, więc tu akurat im graje. Możecie? Jeszcze wrócę na chwilę do tego ostracyzmu, do tego odcięcia, bo jak mówisz, że świadkowie Jehowy się trzymają razem, że to na przykład też, nie wiem, mogą kogoś odciąć ekonomicznie? No jeżeli były powiązania ekonomiczne, pracowałeś u kogoś, no to tak. Ja znam takie przykłady, że pracował w firmie, gdzie pracowali sami świadkowie Jehowy i z nim, z którym zrezygnował z bycia świadkiem Jehowy, dostał wypowiedzenie i koniec. Nikt go nie zna, nikt go nie poznaje, nie ma pracy. Nie. Okej, okay, a czy ty próbowałeś się z rodzicami tak, widzieć? Tak, czy... tak. Ja się widziałem raz z moimi rodzicami za ostatnie 4 lata. Raz przyjechali, ale tylko przyjechali dlatego, żeby się upewnić, znaczy namówić mnie tego, żebym już nie nagrał więcej filmów szkalujących dobre imię organizacji. Natomiast mój brat od tego telefonu się ze mną nie kontaktuje. Więc każda próba nawiązania kontaktu z ich czy z mojej strony to jest próba właśnie zakończenia mojej działalności. To do tego się sprowadza, nie? Bo ja na pewno przynoszę wielką hańbę i ujmę tym, że pokazuję tanie inne rzeczy w internecie i jest taki, a nie inny odzew. Okej, jeszcze jedno, mi się przypomniała jedna kwestia dosyć istotna. Bo nam często się zarzuca, na przykład na tajemnym planie, nie konkretnie, że w ogóle głosimy istotną część biblijnego nauczania Pana Jezusa o tym, że wróci na ziemię w ciele, ale w chwale i że zaprowadzi tysiącletnie królestwo, po tym tysiącletnim królestwie będzie królestwo, które będzie trwało na wieki. Wielu chrześcijan się trochę tego boi, bo mówią, że to jest to samo, co głoszą świadkowie Jehowy, że po co się w ogóle upodabniać do nich? Czy rzeczywiście ten Armagedon, tysiącletnie królestwo u świadków Jehowy, czy to jest biblijne, to co oni głoszą, co oni w ogóle głoszą? No właśnie, jak to jest u świadków Jehowy? To świadkowie Jehowy wierzą, że teraz są czasy końca i w każdej chwili może nastąpić Armagedon, w którym Jehowa zniszczy wszystkich, nie świadków Jehowy. Oni tam jeszcze twierdzą, że no nie możemy tak mówić, że ten, ale no każdy wierzy w to, że tylko świadkowie Jehowy mają gwarancję przeżycia tego Armagedonu. Potem właśnie nastąpi też zmartwychwstanie wszystkich ludzi, którzy nie zostali świadkami Jehowy. Oni będą przez 1000 lat żyli tutaj na ziemi, będą mieli szansę zostać świadkami Jehowy. I na koniec zostanie wypuszczony jeszcze szatan i ostatecznie będzie ich tam próbował. Natomiast kto przyjdzie, no to przyjdzie na białym koniu Archanioł Michał, Jezus Chrystus, według nich jako Archanioł Michał będzie walczył z szatanem,
I tak to wygląda w teologii nauczania. Ale czy nie ma w nauczaniu świadków Jehowy powrotu Jezusa na ziemię? Nie, no on już wrócił w 1914, niewidocznie. I to, że, ja wiem, ale chcę, żeby to zabrzmiało, tak? Czyli to, że jak aniołowie powiedzieli świadkom w niebo wstąpienia Jezusa, że tak jak wstąpił, tak wstąpi. No to symbolicznie. Tak jak Zachariasz mówi, że Mesjasz musi dotknąć swoją stopą Góry Oliwnej. Jak Jezus powiedział, że z Jego powrotem będzie jak z błyskawicą od wschodu do zachodu słońca, że będzie jasne, że wszystkie oczy Go zobaczą. No to była pierwsza wojna światowa w 1914 roku. I to według świadków Jehowy był powrót tak. Jezusa niewidzialny, tak. Widzialny na ziemi. Tak. Serio. Poważnie. Jeszcze później w 1919 jeszcze mianował tych tam ciało pojedynczych. Także poważnie. Poważnie. Rozumiem. Czyli jako archanioł Michał de facto już przyjdzie czwarty raz. To się może jeszcze zmienić. Ja to znam. To jest naprawdę. No, właśnie, to ciężko powiedzieć, bo mówię, ta nauka 1914 roku była dość specyficzna, bo ja jako dzieciak wierzyłem w to, że nas uczono, że to pokolenie, które pamięta ten rok 1914, nie zginie w Armagedonie. I ja pamiętam, myśmy odliczali. Znaczy to, co oznaczało, że Armagedon musi przyjść wcześniej, niż umrze to pokolenie. Tak, tak? Dokładnie. I myśmy wyszowali, kto ile ma lat w zborze, kto pamięta ten 1914. I już tak od 2000 roku to nam się składało, że no Armagedon na pewno przyjdzie. Na pewno. Ja byłem na 100% pewny, że Armagedon przyjdzie. Tylko, że oni teraz dwa lata temu zmienili tą naukę, przesunę jakby zrobili nakładające na siebie pokolenia i zrobili sobie 50 lat jakby przesunęli. I to nie ma żadnego potwierdzenia. W 1914 rok wzięli z nauczania Russella na temat długości korytarzy piramidy Cheopsa, która jest świadkiem Boga, świadkiem Chrystusa. Nie ma. Tak. Nie, już, no właśnie nie ma, bo zrobili te dwa nakładające się pokolenia na siebie, także... Okej. Okay. Jeżeli ktoś jeszcze... Ja chciałam powiedzieć... Po kolei. Właśnie, bo myślę, że z tego, co Jarek mówi, to słyszycie, że jasno wynika, że na przykład niektórzy się boją, że świadkowie Jehowy znają świetnie pismo. Nie. A oni znają świetnie strażnicę aktualną. Tak. Co nie znaczy, że my jesteśmy zwolnieni z tego, żeby znać Słowo Boże. Tak? Mhm. I nawet znajomość Słowa Bożego może nie pomóc, trzeba do świadka mieć cierpliwość i miłość. Tak? Cierpliwość i namówić go, żeby odrzucił ten na początek przekład ich Biblii. Nowy świat. Przekład Nowego Świata. Dlaczego? O, to jest ważne. Dlaczego? Po pierwsze, nie jest oparty na łaskozie i Jordanie, którzy mieli tam z demonicznymi różnymi sprawami, nie ten tego. Po drugie, to tłumaczenie jest wybaczające i tam nie ma Chrystusa w Nowym Testamencie, tam jest Jehowa wszędzie włożone i to już zaburza całkowicie. Niektóre fragmenty są powycinane. Wszędzie w Nowym Testamencie, gdzie wszędzie. Jest słowo Bóg albo gdzie jest słowo Pan, no, ono w tym przekładzie jest Jehowa. No. To zwyczaj Pan jest. Tak. Czyli na przykład, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz co? Że Jehowa. Że Jehowa jest Jehową. Bo niektórym, właśnie to są takie fragmenty, które trafią do świadków Jehowy. No. Czy z Rzymia, no, wzywaniu imienia pańskiego, jak z kontekstu wyczytać, chodzi o Chrystusa. To są takie fragmenty, które zasieją ziarno wątpliwości. To są dla mnie te fragmenty działały. Bo ja mówię, pierwszy raz bym to czytał, bo jak czytam Jehowa, to w ogóle przelatuje wszystko. Ale jak weźmiecie jakikolwiek inny przykład i zachęcicie go, żeby chociaż sprawdził, no to jest duża szansa. Dzisiaj w dobie internetu mam przykład, możliwość do każdego przykładu. Okej, okay. Kto chce zadać pytanie? Kamil. Ja mam takie pytanie, bo ludzie wychodzą z organizacji świadków. Ja mam takie pytanie, bo jest sytuacja, że ktoś wychodzi z organizacji świadków i naprawdę chce iść za Jezusem. Tam był jakoś zmanipulowany i w ogóle, więc naturalnie boi się generalnie kolejnej jakby organizacji, kolejnej sytuacji, żeby zmanipulować. Bardzo się boi. I teraz jak my jako Kościół, który jest Bożą rodziną, możemy tym ludziom pomóc, żeby przełamać tą barierę, że przyjdą do nas i my znowu coś będziemy od nich chcieli, okłamiemy ich i w ogóle. Znaczy boję się członkostwa i zapisania gdziekolwiek indziej, sam się boję, także nie należę do żadnego kościoła ani zboru, nie zrzeszyłem się jeszcze nigdzie i nie wiem, czy się zrzeszę, czy prędzej sam pewnie z żoną stworzę jakiś kościół domowy. Znaczy chodzi mi o taką jakby
przełamać ich nieufność w ogóle wobec czegokolwiek, co nie wiem, ludzie spotykają. Bo nawet nie chodzi o zapisy jakieś tam. Ale to w Biblii jest włuszczone. Apostoł Paweł to mówi, to co dzisiaj było zwrócone na uwagę. Jak się modlimy na językach, a jest ktoś wśród was obcy, no to zróbmy to w domu, bo to jest na przykład pierwsza taka rzecz, która działa jak anty. Świadkowie nie wierzą w Ducha Świętego i w dalej Ducha Świętego. Duch Święty nie działa dzisiaj, to było w tamtym wieku, to się wszystko zatrzymało. W naszych czasach nie ma uzdrowień, język, nic nie ma czegoś takiego, to jest wszystko szatańskie zwiedzenie, więc jak na dzień dobry ktoś przyjdzie do was, a wy całym zborem będziecie oddacie się uwielbieniu w sposób taki od serca, no to taki świadek ucieknie, już nigdy do was nie przyjdzie, nie ma takiej opcji. Ale jeżeli będziecie wiedzieć, że jest ktoś taki, no to super, to powolutku, powolutku. Do nich trzeba naprawdę ostrożnie. Kto jeszcze? Sekundka, zaraz tam wracam, bo to było wcześniej, tak czy nie? Nie, dobra. Ja mam pytanie, jeżeli na przykład Świadek Jehowy ma strażnicę i Biblię i na przykład znajdzie różnicę, to komu zaufa? Strażnicy czy Biblii? Oczywiście, że strażnicy, ponieważ strażnicy ma to najnowsze światło. Biblia do zwykłego szeregowego świadka się nie odnosi. To jest do tych 144 tysięcy, co ja mówiłem. Nawet jak my mu pokażemy, to my musimy mu uzmysłowić, że on ma indywidualną relację z tym Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem naszym i że to jest do Niego. To też tak dociera do świadków. Ja wiem, że zachęćcie ich do czytania innego przykładu Pisma Świętego. O, tak. Ja tak zachęciłem kiedyś znajomych, którzy tu siedzą. Oni zaczęli czytać i samo poszło. Jeżeli Świadek Jehowy ma wątpliwości, już nie chodzi tak regularnie, dwa razy w tygodniu, nie głosi, jest odcięty od tego pokarmu pseudoduchowego, no to jest taki detoks, nie? Tak z alkoholikiem. Odcięty z alkoholu, to będzie z nim coraz lepiej, aż w końcu przestanie się tym karmić i inne rzeczy zaczną do niego docierać. A prostota Ewangelii i to Pan pociąga ich, to Pan ich musi pociągać. Więc to jest najważniejsze. Mam takie doświadczenie, bo też nawiedzali mnie, jak pewnie większość tutaj osób na sali. Chyba nie ma takich w Polsce. Świadkowie, tak, rzeczywiście. Ale mam takie doświadczenie, że kiedyś przyszli i ja mówię tak, no to skoro czytamy to samo Słowo Boże, skoro wierzymy w tego samego Boga, to może się wspólnie pomódlmy. Oj. I właśnie. A już więcej nie przyszli, ale chciałam zapytać właśnie, bo dostałam taką odpowiedź od nich, że najpierw oczywiście osłupieli, bo ja mówię, to wspólnie się pomódlmy, ja mogę tą modlitwę poprowadzić jako tu gospodyni domu, no i podwójne osłupienie. On mówi, że nie, u nich tylko w zborze się modlą i tylko starsi zboru. No i właśnie chciałam zapytać, czy wychodzić z takim, że tak powiem, diktum, czy gdyby jeszcze kiedyś zapukali. Nie, to może nie zaczynać. Czy niekoniecznie. Może niekoniecznie od modlitwy. Pomodlić się samemu. Nie straszyć, tak? Nie, bo to oni uciekną. Pomodlić się w duchu samemu kierownictwo i wtedy korzystać z Biblii. Ja mam pytanie, na jakiej podstawie świadkowie uważają, że Jezus jest archaniołem Michałem bodajże, tak? Na podstawie strażnicy. Bo jest wspomniany archanioł Michał i oni to sobie połączyli po prostu. Jest archanioł Michał, jest Chrystus i oni to połączyli. Nie wiem w których latach teraz, żeby was nie skłonić. Wydaje mi się, że muszą być chyba jakieś wzmianki, coś co by ich naprowadziło. Nie, bo jest wzmianka o archaniole Michale i jest wzmianka o Chrystusie i oni sobie jakoś to połączyli. Jest ostatnia bomba. Na dziwnym stanie. Wiem, czy też nie może mieć wpływ na przykład ten fragment z Księgi Daniela, który mówi, że w ostatnich czasach wyjdzie Michał Wielki Książę. Nie. Okay. Też w starym nauczaniu też to było. Też. Akurat Stary Testament świadkowie dość dobrze znali. Spokojnie, jeszcze przynajmniej ze dwa pytania. Przepraszam, jeszcze dwa pytania, bo musimy powoli kończyć.
Dobrze. Spoko. Bo w Ewangelii Marka jest powiedziane, ktokolwiek we mnie uwierzy, ręce na chorych kłaść będzie, oni zostaną uzdrowieni. I jaki wy macie stosunek do tego? Bo ja wiem, że świadkowie nie wierzą w uzdrowienie. Ja mam bardzo dobry. Ja wiem, ale no świadkowie Jehowy. Nie wierzę w takie żadne dary ducha, żadne uzdrawianie. To nie istnieje, to zanikło po pierwszym wieku. Wszystko według nauczania. No taki, że nie było później już dalej organizacji, Biblia się kończy, tak i drogi. A ja mam jeszcze takie pytanie. Duch Święty nie działa. Z Piątej Księgi Mojżeszowej jest coś takiego w szóstym rozdziale. Będziesz przyjęty czcią dla Pana, Twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgą. Jak studiujemy sobie Nowy Testament, początki, to tam zawsze jest napisane Paweł, tam Sylas, sługa Boga i sługa Jezusa Chrystusa. Mhm. Jak oni to przyjmują, że tak powiem, albo jak... Oni opierają się na Izajasza, gdzie jest powiedziane, że będziecie mi świadkami, Bóg mówi do Izraela, i oni opierają się na tym, że oni muszą być świadkami Jehowa, nie świadkami Jezusa. Świadkami Jezusa, czy kontakt z Jezusem jako pośrednikiem mają tylko ci 144 tysiące. Tylko to. Były sługami Chrystusa. Tak, i tylko oni mają kontakt, tylko oni pójdą do nieba, tylko oni będą rządzić razem tam z Chrystusem. Natomiast pozostałe 99,9% świadków Jehowy jest świadkami Jehowy, nie Chrystusa. Ostatnie pytanie tutaj. Dla ludzi ważne są relacje, tak? I jak Mówi. Państwo, młodych ludzi po prostu nagle zostanie zawieszonych bez fundamentu, jakim jest rodzina również. Dlatego staramy się przez swoje kanały różne, byli świadkowie Jehowy, tworzyć bazy, tworzyć znajomości, organizować konferencje. Ja tu będę namawiał, żeby jeszcze zrobić taką konferencję kiedyś specjalnie dla byłych obecnych świadków Jehowy, typowo ewangeliczną. Zawsze jak organizowaliśmy konferencje, to były czysto ewangeliczne. Myśmy tam nie dyskutowali na temat nauk świadków Jehowy. Nie mówiliśmy w ogóle o świadkach Jehowy, nie mówiliśmy nic złego o świadkach Jehowy. To było tak jak tu u was. Mieliśmy uwielbienie, przyjechały dziewczyny też z Krakowa, robiły uwielbienie. I każdy tam, jak miał słowo z Biblii, z Pisma Świętego mówił, i było kilku mówców, i to tak wyglądało, i tak tworzyło się jakieś takie społeczeństwo, bo tak naprawdę jest bardzo dużo takich ludzi i staramy się w swoich rozmowach też od strony psychologicznej, duchowej pomagać takim ludziom. Nawet jeżeli oni jeszcze są świadkami Jehowy, ja osobiście teraz doradzam, żeby jeszcze byli, troszeczkę się poukrywali, żeby zbudowali sobie jakieś zaplecze, znajomości, otwarli się na świat, na ludzi. Ja byłem bardzo zamknięty w stosunku do ludzi tak zwanych ze świata, natomiast kiedy się nawróciłem, ja kochałem wszystkich ludzi, nawet w pracy, jeżdżąc w karecy, ja się modlę za ludzi i no w ogóle całkowicie inne podejście jest do ludzi i budujemy sobie bazę znajomości. Pójść gdzieś na jakąś społeczność, poznać jakichś innych, nawet kolegów w pracy, w szkole, otworzyć się. I wtedy można już jakoś w miarę bezpiecznie wyjść, pozgonać się za inną pracą, żeby nie tak na hura wyjść, ponieważ no to wtedy jest się bardzo... Są wielkie tragedie, ja znam ludzie, którzy samobójstwo popełniają z tego tytułu, naprawdę. Samobójstwo, ponieważ mają wielkie depresje, popadają w ateizm, alkoholizm i tak dalej. To są wielkie tragedie. Jeżeli ktoś zostanie tak nagle odcięty, a jest bardzo wrażliwym człowiekiem, no to jest duży problem, nie? Małżeństwa się zbierają, na przykład jeden się budzi, oddaje życie Chrystusowi, a żona na przykład zostaje świadkiem Jehowy. To są takie... To jest, nie da się żyć, nie? To jest naprawdę kosmos. Słuchajcie, no mamy ograniczony trochę czas, tutaj jeszcze pan chciał wcześniej zadać pytanie. Jeszcze pani... Dobra. Jakieś 30 lat temu miałem małżeństwo świadków Jehowy u siebie w mieszkaniu. Mhm. Ci ludzie powiedzieli mi w pewnym momencie, że oni należą do tej grupy 144 tysięcy. Wow, pamiętam, że zdaje się, zapytałem się ich, skąd oni wiedzą o tym, że należą. I to jest moje pytanie. Ich odpowiedź była taka wymijająca. Powiedzieli mi, że po prostu wiemy, że należymy. Mhm.
To jest tak, że zazwyczaj, jeżeli taka osoba spożyje wieczerzę pańską na tej pamiątce ich, to na drugi dzień przychodzą starsi z kontrolą, z planem. Jeżeli to spożyje młoda osoba, no to jest podejrzenie, zaraz się mówi, że może jest chora psychicznie albo coś. Znaczy oczekuje się, że to będzie spożyta jakaś bardzo długoletnia, dojrzała osoba, która jest w organizacji, od danej organizacji dziesiątki lat. Ktoś inny, kto spożyje, na przykład ja czy ktoś inny, to zaraz jest podejrzenie, że coś jest nie tak, jest rozmowa i oni po prostu to niby sami wiedzą. No. Oni jako jedyni mają możliwość i kontakt, znaczy mają możliwość, Duch Święty nie oddziałuje. Znaczy Duch Święty jako energia Boża, nie jako osoba, to jest całkowicie coś innego. I oni to w taki sposób odbierają. Dobrze, tu ostatnie pytanie. Ja mam takie pytanie. Jak w ogóle sobie radzisz, bracie, obecnie z tą sytuacją, czy ten program przez te wszystkie lata ładowany mnie w głowę, czy on się odzywa, bo jak sobie w ogóle radzisz, bo ja ci powiem, że ja świadkiem Jehowy byłam 22 lata temu. W grupie podważyliśmy to ciało kierownicze, odeszliśmy i oni po prostu takie wtedy nie powiedzieli prawdy, że odeszliśmy, że nie zgadzaliśmy się z pewnymi rzeczami i taka lawina poszła z ich strony, niefajna na nas, bo nas tak. Osądzili. Jesteście psychiczni, osądzili nas nie w ten sposób, że jesteśmy pijakami, oszczędcami, gorszwalcami i tak dalej. Tak, że... W ten sposób nas tak niefajnie nam to zrobili i to był taki długi też czas, bo cały czas gdzieś te myśli, ale nauka światła gdzieś pomimo wszystko ona się gdzieś przedzierała. Chociaż ja mówię, że 22 lata i teraz jest okej, nie? Jak już przyjęłam przestał to zaburzenie, to już wszystko zostało odcięte. Ale ten program dość długo i on intensywnie po prostu się w głowie trzyma i trzeba dużo miłości ze strony innych, może nie tak tłuczenia, że to prawda, a to nie, tylko dużo miłości i dużo zrozumienia, dokładnie. Dlatego chciałam cię zapytać, bo ty mówisz, że jesteś kilka lat, nie? I na pewno jest to trudny okres też, nie? Bo to jak od dziecka było zgodowane, na pewno jest wam trudno, nie? I jak sobie w chwili obecnej, Dlatego na wstępie powiedziałam, że jestem świadkoholikiem. To jest jak z alkoholizmem. To trzeba czasu. U jednego szybciej, u drugiego dłużej. I jak to z Fabianem wczoraj rozmawialiśmy, no że my wyszliśmy z organizacji, ale organizacja z nas nie wyszła jeszcze. I w dużo przypadkach tak jest, żeby wyjść całkowicie, żeby z nas wyszła organizacja, to czasami potrzeba naprawdę, naprawdę bardzo dużo czasu i miłości Bożej. Ale to jest o wiele szybciej, jeżeli od razu uderzycie Chrystusowi. Ja to zauważam. Ci, którzy od razu idą do Pana, mają o wiele prościej niż ci, co zostają sami gdzieś tam. Dlatego zachęcam wszystkich, idźcie do Pana jak najszybciej. On czeka na was, on was weźmie i to będzie o wiele prościej wtedy. Dziękuję. Dobra, dziękujemy Jarkowi bardzo.